Hejka. Słuchajcie, jest godzina 8:01. Jestem po pobieraniu krwi. I jem sałatkę. A jesteśmy obładowani wszystkim. Patelniami. Miskami. Po prostu to, co się tutaj ostatnio dzieje. Ciuszkami dla dziecka. I kurczę, mam nadzieję, że będę miała w końcu taki dzień, gdzie będę mogła nagrać ten filmik z ciuszkami, bo no po prostu w ogóle nas nie było tutaj w Warszawie, praktycznie. Jak byłam w Bydgoszczy i wróciliśmy, to potem byliśmy tydzień tam pod Radomiem, potem wróciliśmy na chwilę do Warszawy i na drugi dzień znowu jechaliśmy, no bo święta. I wczoraj to spędziliśmy z 7 godzin w aucie. Było mi mega w ogóle niedobrze, tak jak na początku ciąży. I po prostu z Bydgoszczy do Radomia to są jakieś 4 godziny. A my jechaliśmy jakieś, nie wiem, 6, bo po prostu co chwilę było mi niedobrze. Musieliśmy się zatrzymywać. Jak zasnęłam, to było dobrze przez 1,5 godziny. To pobieranie to tak mi poszło najgorzej ze wszystkich. Ja w ogóle nie lubię pobierania krwi. Myślałam, że się już przyzwyczaiłam, ale dzisiaj to też średnio. Jeszcze pierwszy raz w życiu, słuchajcie, wylał mi się mocz. Na szczęście plecak jest suchy, bo ja zawsze owijam w tą folię, w której się kupuje, w papier i jeszcze w woreczek. Ja to wyciągam, a to jest takie, no po prostu, no nie będę wam tutaj na ten temat się rozwodzić, ale mi się pierwszy raz w życiu to zdarzyło. A w ogóle na te badania krwi miałam iść w sobotę w Bydgoszczy, gdzie było, żeby mieć właśnie z głowy, bo jutro idę do ginekologa na przedostatnią wizytę, więc zobaczymy, jak mała urosła i tak dalej. Właśnie miałam iść w sobotę, specjalnie wstawałyśmy z mamą, więc no i niestety przez święta było zamknięte, mimo że w internecie było napisane, że jest otwarte. No i mam nadzieję po prostu, że jakoś ogarnę to wszystko, bo zaraz znowu wyjeżdżamy w pewne miejsce, w pewnym celu. I już po prostu, kurczę, mam dosyć jeżdżenia w tej ciąży, ale to będzie ostatni wyjazd taki, który jest nam potrzebny, to będzie taki odpoczynek, ale żeby tam dojechać, to też na północ, jeszcze za Bydgoszcz, bo nad morze. No i mam nadzieję, że wszystko to wam pokażę, bo wczoraj przyszła paczka z Bobaskowa. Ale chciałabym właśnie otworzyć to i tak dalej na filmiku, ale jestem totalnie wykończona. Zostaliśmy wczoraj jakoś o 2:00, bo byliśmy w Warszawie, były straszne korki, byliśmy... Aha, coś mi spadło. Byliśmy w Warszawie o godzinie, no północ, czy jakoś w pół do, nie wiem, ale no jestem zmęczona, nie wiem, czy to widać, ale dzisiejszy dzień to ja leżę w łóżku, nie ruszam się, ewentualnie pójdziemy sobie na basen, bo to też dobrze zrobi, ale w ogóle pada, no więc jakby serio, to, że nas tu nie było, to, że jest nieporządek w domu, zostawiam na dalszy plan. Nie ruszam tego wszystkiego. Dzisiaj po prostu chcę odpocząć, bo przecież znowu wstaliśmy na to pobieranie i po prostu ciągnę wszędzie mojego Piotrka i po prostu on też, kurczę, tyle kilometrów ciągle jeździ i jeszcze go budzę. Jutro na szczęście ginekolog jest na 12:30, więc się wyśpiły. No a dzisiaj sobie będziemy tak chillować. Ale chciałam powiedzieć, że ta sałatka jest mocno średnia. Jest w niej niby kasza, bulgur, warzywa pieczone, grillowane tofu, ser, pleśniowy, szpinak i pestki dyni. Szczerze, czuję tylko kaszę z tym sosem, który sobie rozlałam. Te liście szpinaku, jest marchewka, jest tofu, ale mocno słaby poziom. Lepiej sobie już poczekać i coś w domu zrobić. No, bo w sumie dostaliśmy pełno jedzenia jeszcze na wynos. Także fajnie. Stwierdziłam, że będę się odzywać częściej, bo gdzieś tam chcę, żeby moje vlogi były bardziej spójne, bo czasami coś gadam i nagle jesteśmy w kolejnym dniu. Stwierdziłam, że sobie do was tutaj pogadam o tym, co się ostatnio dzieje i no, nawet nie będę pokazywać tego, co tu się dzieje. Jak to są torby, walizki, wszystko jest na tym. I jeszcze łóżko jest niepościelone, ale zaraz do niego wskakuję, więc
Do usłyszenia później, kochani. Unboxing. Paczki z Bobaskowa. Stanik do karmienia. Ładny. Sexy. Co? Ta paczka miała, zamówiłam ją 22 marca chyba. A przyszła przedwczoraj. I jeszcze, oho, to takie małe jest. Tu mamy zestaw butelek. I tu jest butelka dwa razy, a tu są antykolkowe, muszę mamie powiedzieć. 120 ml, 240 ml, smoczki dwa, jakie? Silikonowe i zawieszka do smoczka. A tu proszę bardzo, mielona, świeżo mielona, szydłowiecka kawa, tak się prezentuje moi drodzy. Szydłowiec, jakby ktoś nie wiedział, obok Radomia, o kurde, to jakiś lustrzany widziec, trzeba się tego nie zająć. Szydłowiec, obok Radomia, znajduje się, obok Radomia, bardzo polecam, bardzo delikatna kawa, z nutą orzechów i czekolady, a przynajmniej tak piszą, chociaż ja nie do końca czuję, ale kofeina ma na pewno. Tak, dajcie znać, co wolicie. W sumie to warto by było sprawdzić, czy to... Kurczę, tu jest taki ładny, to by było ładniejsze chyba. Ale takich nie było na stronie. Są tylko takie i dla chłopca jest z niebieskim. Nie no, w sumie spoko. To jest firmy Campbell Babies. Patrz. Co? Zobacz, butelki. Widzisz? 240 ml. Dwie po 240. Jedna. Nie, dwie po 120. Mniejsze. I smoczki. Dobrze, że takich nie kupiłam, bo chciałam. A to są antykulkowe właśnie. No w sumie są ładne. Moja mała księżniczka i z koroną. Ładne, bo ten różowy nie jest taki za różowy. I mi się podoba. I zawieszka, też spoko. Przecież już jedną mamy, więc mamy dwie zawieszki na smoczka. To się przyda. Jeżeli dziecko będzie tak gubić rzeczy jak... Kochanie. To... I mamy dwie sztuki majtek poporodowych. Wielorazowy. Bobaskowo, dostałam karteczkę. Bobaskowo, zwykły sklep dla niezwykłych mam. Aha. 240 zł. Proszę bardzo. I gogle do pływania. Misiu, skarbie, czyje to są gogle? Twoja mama je włożyła do torby, nie wiem. Ja miałam takie okulary? Najwyraźniej. To są miłoszynki jakieś, kiedyś musiał zostawić. Zabrał swój czerpak, a zostawił okulary. Jest, mamy znowu okulary, piąteczka. Majtki były za 13,99, ten biustonosz za 34,99. Proszę, nie przerywaj mi. Zajmij się, kochanie, naleśnikami. Zestaw butelek za 121,49 i za 69 zł. O kurczę! No proszę cię.
Ej, ale ładnie opakowali. Koszulę. I tu jest koszula do karmienia. Pierwsza, bo jeszcze dwie. Znaczy, no, nie, no, w sumie jedną. Dun, 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 dun. No, taki kolor wzięłam, bo po prostu był mój rozmiar. Tylko w takim kolorze nie miałam za dużego wyboru. To jest 100% bawełna rozmiar S na M. Tak jest. Więc mamy koszulę jedną, majteczki, buteleczki i zobaczymy, jak się będzie sprawował. Wzięłam taki kolor nude, bo po prostu chciałam wypróbować, a to, wydaje mi się, że to będzie wygodne właśnie, taki sportowy, bo są jeszcze białe i czarne, to sobie kupię więcej, jak będzie spoko. Dziękuję bardzo. Polecam bobaskowo. Ładnie pachnie, jak każda kawa. Kawa Szydłowiecki Blend. Te kawy wypalane w rzemieślniczej manufakturze kawy. Poszukiwacze najlepszego smaku kawy dla twojego podniebienia z pasją oddają swoje minuty życia, byś ty mógł zasmakować. Smakuje jak kawa. No, za rok, może dwa wypiję. Hejka, dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy 4 kwietnia. Ja właśnie umyłam sobie włoski, wzięłam prysznic. I jesteśmy w miejscu, w którym potencjalnie może będziemy mieszkać. Aczkolwiek jest tu dużo do zrobienia. Największym minusem jest ta kuchnia, która jest typowo turystyczna. Więc jeżeli uda się wstawić tutaj piekarnik, zmywarkę, dodać trochę blatu roboczego, i zwiększyć ilość szafek, na przykład powiesić je na suficie, na ścianie, to, bo tu są takie skosy i ciężko w ogóle tym manewrować troszkę. Tu na przykład jest spoko jadalny stół, tu jest kanapa, tam są dwie kanapy, które oczywiście trzeba by usunąć, dodać tutaj jakieś komody dla nas, bo jest tylko jedna. Taka. I jedna przy drzwiach wejściowych. Łazienka jest spoko, tam tak naprawdę wystarczyłoby nawet powiesić jakieś półeczki, dodać jakieś takie duperelki. Ale ja nawet się nie mam ani dużo kosmetyków, ani nic, więc tam jest jedna taka szafka, w której bym się mogła spokojnie pomieścić. No ale tutaj trzeba by na pewno zrobić kącik dla Lilii, czyli oczywiście łóżeczko z jej komodą. No, więc zaraz się chyba będę brała za taką listę tego, co tu można by zorganizować. Jeżeli da się to zrobić, to podejmę decyzję. Mam parę dni właśnie tutaj po to, żeby się określić. Jesteśmy ogólnie w miejscowości 40 minut od Gdańska. Jesteśmy nad morzem i dzisiaj rano, jak mój chłopak wychodził do pracy, to padał śnieg. Więc ja w ogóle wzięłam same rzeczy takie, wzięłam tylko 3 bluzy, wzięłam w ogóle buty, takie też lżejsze, ale na szczęście wzięłam też te zimowe, bo pogoda tutaj nad morzem wcale nie jest taka, jak ma być w Warszawie, czyli na przykład tam ma być 26 stopni w niedzielę, to tu będzie 21,
I to tylko w niedzielę, a tak chcemy zostać do poniedziałku, może do wtorku, jeszcze zobaczymy. Ogólnie jest też tutaj minusem to, że nie ma tutaj internetu, jeżeli nie da się go doprowadzić, to też nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy byłabym w stanie tutaj na swoim internecie gdzieś tam działać w swoich rzeczach. No więc jakby, no jest to jeden, po prostu jedno wielkie pomieszczenie, nie ma tutaj dwóch pokoi, ale byłabym w stanie to przeżyć, bo to byłaby taka i tak opcja do grudnia na rok. Jest to ogólnie po prostu taka super propozycja od naszego przyjaciela. No i ciężka decyzja, bo jest to po prostu też, no, w domku jednorodzinnym, tutaj wokół jest las, blisko jest jezioro, no i to jest po prostu taka miejscowość, gdzie na przykład ja bez samochodu, no to mogę sobie tylko tu spacerować i biję się z myślami, czy to jest właśnie fajne na pierwszy rok dla dziecka, czy niekoniecznie dałabym sobie radę w takim miejscu, no ciężko powiedzieć. Jest też tutaj jedno okno, to też mi może trochę przeszkadza, no ale z kolei jak się tu wychodzi, to już jest jakby taki taras. No i ogólnie, no, mieszkając w takim miejscu, można sobie po prostu wyjść w każdej chwili bezproblemowo, wózek mieć na dole, bo tutaj też jesteśmy na piętrze, ale no to nie ma problemu. No ja będę zaraz sobie montować vloga. Na razie będę sobie spisywać rzeczy przez te parę dni, które chciałabym mieć. Jeżeli będzie możliwość zmienienia tego, to może i nawet przeżyję ten jeden pokój. No bo i tak dziecko do roczku, no to w sumie wiadomo, gdzieś tam kiedyś później dziecko potrzebuje swojego pokoju, no ale to jeszcze kupa czasu do tego czasu. Więc no jakby pogoda nie jest zachęcająca, ja nigdzie nie wychodzę na razie. Czekam na mojego chłopaka i zobaczymy, jak dzisiejszy dzień będzie przebiegał. Jak będzie coś ciekawego, to będę pokazywać. A, byłam wczoraj na paznokciach i u ginekologa. No może w sumie powiem. I mam takie wiosenne paznokietki, pani miała pastelowe, ładne kolorki. No i jeśli chodzi o wizytę u ginekologa, to wszystko jest w porządku. Mała jest już głową do dołu. No i jak mnie badał, to powiedział, że majowe dziecko nie powinno jakoś szybciej się urodzić, więc tak, jeszcze będę dzisiaj zamawiać pewnie wózek stąd, bo po prostu gdzieś tam wczoraj mega była szybka akcja, bo był ginekolog, paznokcie przełożone na szybszą godzinę, żeby właśnie przyjechać już wczoraj tutaj. Potem jedliśmy sobie w Marsze w galerii, no i wyjechaliśmy po 17, byliśmy ogólnie przed 23, bo zjechaliśmy jeszcze do Elbląga na jedzenie i jedliśmy przepyszną pizzkę, która nawet tutaj jeszcze jest z pesto pietruszkowym. Chyba pizzeria nazywa się Tutti Santi, jakoś tak, w centrum Elbląga, ale naprawdę bardzo polecam. Przymiła obsługa, bardzo ładny lokal, pyszne jedzonko, pyszna herbata zimowa z konfiturą śliwkową i no. Odezwę się później, jak będę miała jeszcze coś ciekawego do powiedzenia. Buziaczki. Parku w Redzie i zmoczyłam tylko tyłek. A ja w
stopy. Bo rwąca rzeka. Nie jest rwąca. Nie jest rwąca. Czemu jestem taka czerwona? O co chodzi? Już się zaczęłaś na batę odbywać. A to z gorąca czy z... Z gorąca albo chloru. Aha. No ładnie. Pamiętajcie, nie wdychajcie nigdy chloru. Kiedyś byliśmy na tym aquaparku, to było super, hiper, mega ekstra. Znaczy wiadomo, ja i tak nie mogę teraz korzystać z większości rzeczy, bo jestem w ciąży. Więc sobie tylko tak leżałam. Mieliśmy podwójny materac, wzięliśmy i sobie tak trzy kółka zrobiliśmy. Dobrze, że wykupiliśmy dostęp na godzinę, a nie na trzy. Pozdrawiamy.